Czy wiesz, z jakim numerem gra Robert Lewandowski? Z 9. Dobrze, a wiesz, jak się nazywa jego nowa, najnowsza restauracja? Tak, Nines. Dobrze. A wiesz, który to jest odcinek naszego podcastu? Nine. Tak, to jest odcinek numer 9. Witamy w kolejnym już 9, tak jak słyszycie, odcinku. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, weźcie, przyłóżcie sobie do oczu lornetki, bo robimy teraz zoom na świat. Ale sucho, czekaj, ja się muszę napić. Karol Strasburger zaprasza. Karol to Łukasz. Co? Drodzy widzowie, słuchacze, po prostu drodzy fani, chcemy wam powiedzieć, że od teraz będziemy wprowadzali rankingi, albo nie rankingi, może nie o tyle, nie tylko rankingi, tylko po prostu pomyliło mi się z ratingami. Ratingi, będziemy wprowadzali ratingi, czyli będziemy oceniali wszystko, czym mówimy. Nie ma znaczenia, czy będziemy robili jakiś ranking, czy nie ranking, czy w ogóle nie ma znaczenia, o jakim temacie będziemy gadali, będziemy je sobie oceniali, tak jak to robią w Tańcu z Gwiazdami. Łukasz będzie Beatą Tyszkiewicz. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Znaczy, ja będę Iwoną Pawłowicz. Bardzo mi się podoba pomysł nie bycia Beatą, jak to nazywa? Tyszkiewicz. Tylko podoba mi się pomysł wprowadzenia właśnie ratingu i właśnie oceniania nie tylko jakichś takich konkretnych rzeczy typu, nie wiem, książka, film, ale w ogóle całego tematu, czy jakiejś takiej ogólnej idei, o której będziemy gadać. Bardzo spoko pomysł. Okej, dobra. A więc jeszcze zaczynając na samym początku ten wstęp, po drugiej stronie jest gość, który nazywa się... Łukasz Citków. A z drugiej strony ekranu Przemysław Lech. Zapraszamy do naszego najnowszego odcinka. To dalej ten sam ekran. Proponuję, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali już a propos oceniania, żebyśmy sobie pooceniali miasta w Polsce. No okej, spoko. No to dobra, jedziemy z grubej rury. Łukasz, zaczynamy od twojego miasta, czyli Grodków. Stolicy Polski. Ja tam nie byłem bardzo długo, także to absolutnie nie jest moje miasto. Jakbym miał powiedzieć, okay, gdzie jest moje miasto, to bym powiedział, że moim miastem jest Opole. Tak, z Opolem się czuję związany tak sentymentalnie. Czuję, że tam spędziłem swoją młodość i jak ktoś mnie zapyta, znaczy no skąd pochodzę, to może nie, ale swoje lata takie liceum, studia spędziłem w Opolu, więc tak czuję się najbardziej związany sentymentalnie właśnie z Opolem. Dobra, koniec tych płaczków, sentymentów. Zaczynamy rzeczywiście z samego serca Polski, czyli od Warszawy. No Łukasz, proszę mi tutaj ocenić Warszawę od 1 do 10. Plusy i minusy. Dycha bezapelacyjnie, dycha najlepsze dycha. Tak, najlepsze w Polsce miasto do mieszkania. Mieszkałem we Wrocławiu, w Krakowie i teraz mieszkam w Warszawie. No i spośród tych wszystkich dużych miast w Polsce, miast klasy A, uważam, że Warszawa jest najlepsza. Jak ktoś mieszka już we Wrocławiu czy w Krakowie, no to już bez sensu, to już może się przeprowadzić do Warszawy, bo jeżeli chodzi o rozwój taki biznesowy, o życie kulturalne, o możliwości, no to tylko Warszawa. Tutaj dzieje się najwięcej. Mnie strasznie kręcą warszawskie wieżowce, panorama Warszawy i to właśnie przez te wieżowce czuć, że tutaj jest biznes i tutaj jest kasa. I ja wiem, że ja chcę tu być i na pewno będę tutaj mieszkał jeszcze bardzo długo. Tu jest moje miejsce na ziemi. A więc drodzy mieszkańcy Krakowa i Wrocławia, Łukasz właśnie wam powiedział, że bez sensu, że mieszkacie w tych miastach. Tak, ale ja to mówię jako były mieszkaniec i Wrocławia, w którym mieszkałem 4 lata i Krakowa, w którym mieszkałem rok mniej więcej. Że jak już miałem mieszkać w tych miastach, no to przyjechałem do Warszawy, bo jak już chcę mieszkać w dużym mieście, no to najlepszym z tych dużych. A jeżeli chodzi o minusy, no to tylko bym stwierdził, że dzisiaj nagrywamy to o 16, wstałem się o 8, więc pracuję od 8 do 16, z czego 4 godziny stałem w korkach, bo dzisiaj mam właśnie jeżdżenia po mieście, więc połowę tego dnia, no tak jak śpiewał Taco, że WWA nie spłonie, ogień stałby w korku. No to nie możesz dać dychy, skoro jest taka duża wada w postaci dużych korków, nie? Ale dałbym tą dychę nawet pomimo tego, bo jeżeli część swoich gdzieś tam spotkań jestem w stanie zaplanować
wedle, jakby nie pracuję dla kogoś, więc sam sobie mogę ustalać godziny pracy, więc staram się tak ustawiać pewne spotkania, żeby były w tych godzinach przedkorkowych albo pokorkowych. No i zazwyczaj się to udaje, czasem się nie udaje, no i jest taki dzień jak dzisiaj, ale jeżeli ktoś to może planować i to planuje, to jest w stanie gdzieś tam no, optymalizować to, nie? No wiesz, ale to jeśli, to w sobie w każdym przypadku mógłbyś to sobie zaplanować, bo nawet powiedzmy, że masz w danym mieście jakieś monstrualne korki, mówisz, no ja muszę sobie po prostu zaplanować dojazd przez 3 dni, przez środek miasta. No ale wydaje mi się, że chyba nie ma żadnej stolicy, czy powiedzmy miasta podobnego do Warszawy, które nie miałoby tego problemu. Chyba wszystkie duże miasta takie stolicowe na świecie mają problem korków, mniejszy czy większy. Wiesz, bo ja mógłbym powiedzieć na przykład, że okej, dobra, to żeby być gdzieś szybciej, to pojadę metrem. Ale ja jednak sobie cenię możliwość puszczenia sobie jakiegoś audiobooka czy jakiegoś wywiadu na YouTubie i siedzenia sobie po prostu w swoim samochodzie i nawet jak gdzieś mam jechać 40 minut, to puszczę sobie jakiś fajny wywiad, no i sobie jadę, tak żeby tego czasu nie tracić albo żeby właśnie go spędzać chociaż trochę produktywnie. Więc jednak pewnie mógłbym dotrzeć gdzieś szybciej, ale byłoby to 10-15 minut różnicy, na przykład komunikacją, no ale decyduję się na to, że wolę sobie pojechać samochodem i jednak nie musieć się upychać jak sardynki w tramwaju czy w metrze. No dobra, wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w Singapurze na przykład jest tak, że wszędzie możesz dojechać komunikacją miejską. Myślę, że komunikacja miejska jest tam świetnie zorganizowana i świetnie działa. Na tyle dobrze, że tam chyba są po prostu ruchome chodniki. Czyli tak. Nawet nie musisz chodzić, jeśli już musisz chodzić, po prostu stajesz sobie na ruchomym chodniku i tak się tak wiezie przez całe miasto. Czyli właściwie jedyne, co musisz zrobić, twój wysiłek, to jest stanąć na chodnik, nie? Jeśli porównywalibyśmy stolicę do stolicy, no to pewnie w tym kontekście Warszawie bym nie dał dychy, ale jeżeli rozpatrujemy to w takim kontekście, szukając najlepszego miejsca do życia w Polsce, no to w takim kontekście Warszawie daje dychę. No dobra, szybkie tempo życia, jako jeden z kolejnych minusów wady to jest plus. Życia w Warszawie. No nie, no wiesz, siądzie ci pikawa za 20 lat i nie powiesz, że to jest plus. Zresztą to obiektywnie to nie uchodzi, że to jest plus, szybkie tempo życia. Ludzie nie chcą szybko żyć, tylko spokojnie, szczęśliwie. Ale jest tak, że tutaj wiesz, w Warszawie nie brakuje dzielnic takich spokojnych, leśnych, parkowych, gdzie oczywiście jak masz kasę, to możesz sobie tam postawić fajny dom i tam możesz sobie bardzo spokojnie żyć. I to też jest właśnie super, że Warszawa daje to wszystko, a jak chcesz korzystać z tego szybkiego tempa życia, to wystarczy, że wsiądziesz w samochód, podjedziesz kawałek i już masz wszystko, co najlepsze, czyli wieżowce, biznes i możliwości. A możesz się wyprowadzić na taki na przykład, nie wiem, Wawer, czy podwarszawski jakiś Konstancin i tam sobie mieszkać w lesie i żyć spokojnie. No ale to już nie jest Warszawa i to nie jest serce miasta, bo jednak 2 miesiące temu, jak jechałem z pociągiem, to w Warsie rozmawiałem z jednym warszawiakiem, który właśnie wracał z Opola. On wracał do swojego miasta, czyli Warszawa jest jego miastem i opowiadał właśnie, że jest dobrze, ale że to szybkie tempo życia i w ogóle szybkie poruszanie się ludzi i życie w takim pośpiechu mu zawadzają w Warszawie i że to jednoznacznie uznaje za wadę. No, on jest takim gościem, który w Warszawie mieszkał od zawsze. Wiesz co, ja faktycznie teraz jak byłem w Opolu, to poczułem tą różnicę, że jednak jak jestem tutaj na miejscu w Warszawie, to szybkie tempo życia zaczyna być takie normalne i nie zauważasz tego, że cały czas pędzisz. A jak się dopiero przeniesiesz do takiego mniejszego miasta, to wiesz, jedziesz sobie po ulicy i cię denerwuje to, że wszyscy ludzie jadą tak wolno, a oni jadą normalnie. Tylko ty chcesz rwać do przodu, żeby gdzieś jak najszybciej dojechać. I faktycznie jest takie uczucie, że mieszkając w Warszawie, że budzisz się rano, i już jesteś spóźniony, nie? Już wszystko musi być szybciej. Tylko, że jak tu mieszkasz, to zaczyna się wydawać normalne. Ja chyba właśnie jestem gdzieś w takim cyklu i
Nie wiem, czy to źle, czy dobrze. No, ma to i plusy, i minusy, taki właśnie szybki tryb życia. Paula mi ostatnio mówiła, że ona słuchała podcastu Joe Rogana. Kojarzysz gościa, nie? Pewnie. No, pewnie. Też bym chętnie go słuchał, ale nie ma go po polsku, a on rozmawia ze swoimi gośćmi w takim angielskim, że po prostu musiałbym się cały czas zatrzymywać i zastanawiać się nad tym, o czym oni mówią, bo tak, wiesz, no taki płynny angielski, taka płynna rozmowa to już jest trudna do zrozumienia. Może być trudna, przynajmniej na pewno dla mnie jest. Mhm. Zwłaszcza kiedy rozmawiasz z takimi ludźmi, którzy są specjalistami w danych dziedzinach, i oni opowiadają, wiesz, takim specjalistycznym językiem. A szkoda, bo właśnie myślę, że ten podcast byłby fajny, taki do słuchania na co dzień. I tam jednym z gości była jakaś kobieta, naukowiec, która właśnie badała zależności pomiędzy długością życia, trybem życia, życiem w mieście, dietami i tak dalej, i tak dalej. W każdym, chyba antropolog może, antropolożka. I w każdym razie ona mówi, że faktem jest, że ludzie na wsi żyją dłużej. I to chyba powiedziała, że to jest średnia, wynosi 6 lat dłużej niż ludzie w mieście. I nie wiadomo, dlaczego tak jest. Nie wiadomo, czy to jest kwestia diety, powietrza, trybu życia, tempa życia, czy jeszcze czegokolwiek innego. Nie? To też jest ciekawe. Znaczy, no pewnie suma tych składników. A może i wszystko naraz, no. Tylko wiesz, bo jest też, myślę, że jest różnica pomiędzy miastem typu Warszawa, a miastem typu, no nie wiem, jakieś tam Kielce czy coś takiego, nie? Okej, okay, ale Kielce myślę, że też dużo gorsze jedzenie niż na wsi, dużo gorsze powietrze niż na wsi i no i na przykład no dużo większe zaludnienie. To też może jakoś wpływać na twój takie, wiesz, poczucie szczęścia albo takiego spokoju. Mhm. No dobra, a ty dajesz Warszawie ile? No ja bym dał... Nie powiem. Dałbym... 7,5. Okej, okay, a dobra, a dopytam jeszcze, czy ty jako młody gość, który też chce się biznesowo rozwijać bardzo szybko, czy ty nie miałbyś lepszych warunków rozwoju właśnie w mieście takim jak Warszawa? Ja niekoniecznie chcę się rozwijać bardzo szybko. Mhm. I już na pewno nie w tym momencie. Wydaje mi się, że to byłoby niedobre dla każdej działalności, żeby się bardzo szybko rozwijać. Właściciele agencji reklamowych, marketingowych często mówią o tym, że zapewniają swoim klientom, mogą zapewnić i mają takie przypadki, że taki nagły dopływ klientów. Po prostu są zalewani dużą ilością zapytań, chęci skorzystania z ich usług i oni sobie nie radzą i mówią, że to jest najgorsze, co może być. Więc dla mojej działalności mi zależy na tym, żeby się rozwijać tak oczywiście jednostajnie, w górę, ale jednostajnie i tak miarowo i spokojnie po to, żeby po drodze układać pewne procesy, żeby nie niszczyć przy tym obsługi klienta. Okej. Okay. No ale tak czy siak, nawet zakładając, że taki rozwój, czy nie byłby on łatwiejszy albo tańszy do osiągnięcia w Warszawie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo jakby nie patrzeć, to w Warszawie jest bardzo duża konkurencja wśród prawników. I trzeba by się naprawdę postarać napocić, żeby tam zaistnieć od zera. Dla mnie to by było zaistnienie od zera. Ja tutaj w Opolu mam już swoje znajomości, swoje kręgi ludzi biznesowe. Już wiem po prostu, co i jak załatwić. To jednak nie byłaby dobra droga dla mnie, dla nas, dla naszej kancelarii. W dodatku specjalizacje, które my wdrażamy w kancelarii, to one właściwie w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza takich popandemicznych, kiedy ludzie są przyzwyczajeni do załatwiania spraw przez internet coraz bardziej, mamy coraz więcej klientów, na przykład zagranicy, którzy zostawiają nam sprawy i my ich nigdy w życiu nie widzimy. Wszystko załatwiamy mailowo, telefonicznie, albo listownie, pocztą.
No, zwłaszcza kiedy już załatwiamy sprawę w sądzie, to wtedy się wszystko odbywa pocztą pisemnie. Mamy coraz więcej takich klientów, gdzie w ogóle ich nigdy nie widzimy tak naprawdę. Mimo iż moglibyśmy na Zoomie, na Skype'ie się zobaczyć, ale nie ma takiej potrzeby i oni też nie widzą takiej potrzeby. Rozumiem. A na przykład, dobra, to jeszcze zostańmy w tym wątku, a czy takie skalowanie, na przykład otwieranie nowych filii, nowych oddziałów w kolejnych miastach, czy to jest coś, co macie w planach? Jeśli będzie taka potrzeba. Nie chcę tego robić na siłę, bo takie otwieranie tylko po to, żeby było otwarte, jest bez sensu i niepotrzebnym generowaniem kosztów. Jeśli będzie potrzeba, to tak. Okej. Dobra, no to Warszawę mamy zrobioną. Jakie kolejne miasto? Dobra, no to teraz zaczniemy. No to powiedzmy Opole. Okej, to dawaj ty pierwszy. Teraz. Dobrze, to dla mnie Opole to jest 8. No to uzasadnij jeszcze, jakie plusy i minusy. Opole jest takim miejscem, miastem, który jest ani za duże, ani za małe. I uważam, że to jest świetne miejsce po studiach do życia. No, właściwie jest tutaj wszystko, czego można by oczekiwać. Chociaż, no dobra, według mnie mogłoby być więcej takich nocnych lokali, nocnych barów. Chociaż latem to rzeczywiście dużo się dzieje i jest dużo rzeczy takich otwartych. I fajnie jest sobie pochodzić po mieście, ale chciałbym, żeby było troszkę więcej. Co jeszcze? No a ty co powiesz? Ja uważam, że Opole to jest najlepsze w Polsce miejsce do życia, biorąc pod uwagę miasta w przedziale od 100 do 200 tysięcy mieszkańców. Czyli nie takie właśnie klasy A, tam powyżej 500 tysięcy, tylko spośród takich, no to jest najmniejsze miasto wojewódzkie, jeżeli tam dobrze kojarzę, to spośród tych miast takich podobnych wielkością, to uważam, że to jest najlepsze miejsce do życia, bo oferuje tereny zielone w takiej ilości ponadprzeciętnej i ta infrastruktura jest tak bardzo dobrze rozwinięta. To znaczy na przykład Wyspa Pasieka to jest miejsce, w którym ja, jak będę miał 50 lat, to naprawdę rozważę, czy nie chciałbym tam mieszkać, bo jest idealne połączenie takiej kameralności z dostępnością no, wszystkiego i w sensie takiego oferty kulturalnej i w sensie i tego, co oferuje miasto na przykład w kontekście samego poziomu rozwoju tego miasta, czyli to, że są zrobione, no teraz akurat jest tam rozkopanych kilka ulic, ale jeżeli chodzi o to, że praktycznie z jednego końca Opola na drugi koniec możesz się dostać w przeciągu 20 minut. Tak, tak. I na przykład Pasieka, o której powiedziałeś, jest też bardzo blisko położona kolejnej wyspy, jaką jest Wyspa Bolko i to też są bardzo ładne tereny i to wszystko jest położone w bardzo nieodległej, bardzo niewielkiej odległości od miasta. Byłem, wiesz co, ostatnio na Wieży Piastowskiej i jak sobie tak popatrzyłem na to Opole, to stwierdziłem, że no kurczę, to jest miasto, w które też uważam, że warto inwestować, czyli na przykład kwestie typu, czy warto zakupić mieszkanie na wynajem w Opolu? Uważam, że tak, że na pewno nie będzie problemu z jego wynajęciem, w sensie czy to studenci, czy właśnie ten rozwój w takim kontekście biznesu w Opolu. Myślę, że to okej, to nie są oczywiście taka skala jak tam te większe miasta klasy A, ale że cały czas ten poziom rozwoju jest bardzo dobry, bardzo wysoki. No i nawet jak sobie przypomnę, jak Opole wyglądało 10 lat temu, jak wygląda teraz, to jest duży przeskok, jest bezpieczniejsze, ładniejsze i uważam, że jest naprawdę fajnym miejscem do życia, więc daję 8,5. Okej. No myślę, że mógłbym dać więcej, gdyby, teraz przejdziemy do wad, gdyby na przykład Opole było takim typowo akademickim miejscem, miastem, którym jest jedna uczelnia wyższa i jest to naprawdę wszystko dobrze tak wewnętrznie pokładane, zorganizowane, a nie tu teraz jest, wiesz, no nie wiem, 4-5 wyższych szkół i to każdy sobie rzepkę skrobie i jak w takim małym mieście coś jest tak rozdrobnione, to nie jest to, to jest to strata potencjału. Gdyby zrobić takie typowo właśnie miasto młodych, rozwijających się, młodych biznesów, startupów,
to bym dał więcej. Gdyby Opole inwestowało więcej w taki właśnie potencjał ludzki, niż teraz cały czas inwestuje w takie twarde inwestycje, typu właśnie wielkie skrzyżowanie, budowa stadionu, czy tam remont elektrowni, to jednak gdyby więcej pieniędzy przeznaczać na działalność taką społeczną, rozwojową, biznesową, młodych biznesów. Mhm. Wiesz co, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o minusy Opola, to stwierdziłbym, że teraz dla mnie na etapie, na którym jestem, to na długoterminowo Opole jest jednak trochę nudne. W takim sensie, że ta oferta właśnie taka kulturalna jest ok, ale ja bym chciał, żeby była większa. Jest może ok jak na takie miasto, ale ja bym chciał jednak korzystać z tak szerokiej oferty kulturowej, jaką daje na przykład Warszawa. Więc właśnie jeżeli chodzi nawet, tak jak wspomniałeś, jakąś gastronomię, lokale, restauracje, to mogłoby tego być trochę więcej, bo jednak po pewnym czasie już byłeś wszędzie, wszystko znasz i nic cię nie zaskoczy takiego nowego, no bo wszędzie byłeś, wszystko już widziałeś. To z minusów to na pewno to. I jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie właśnie kwestie takie porównawcze, to też stwierdziłbym, że Opole ma super położenie na mapie Polski, bo jest blisko do Czech. W sumie w zasadzie blisko też jest do granicy niemieckiej, no bo jest A4, Wrocław, Katowice, więc jest tak dobrze położone. Jeżeli ktoś właśnie robi jakieś, ma jakąś firmę związaną z tym, że musi się poruszać po tej linii A4, no to w zasadzie też nawet do Krakowa jest blisko, więc ta cała południowa Polska plus Czechy, plus Niemcy, to jest bardzo dobre miejsce wypadowe. Mm-hmm. O, na przykład dużym plusem oczywiście Opola jest festiwal, ale nie sam festiwal według mnie, tylko to, co się dzieje dookoła, taka fajna atmosfera, ludzie, turyści, a sam festiwal to ja daję wielkiego, nie wiem, minus jeden, bo uważam, że to jest straszny gniot i niewykorzystanie tego potencjału tradycji, który festiwal kiedyś miał. Nie rozumiem, dlaczego nie zaprasza się takich naprawdę potencjalne gwiazdy typu Taco Hemingway, chociaż on pewnie by nie przyjechał, bo on nie lubi takich imprez, ale w ogóle scena hip-hopowa jest bardzo, bardzo taka zlekceważona przez polską scenę muzyczną. I wiesz, no proszę cię, ten Rafał Brzozowski, jakby nie cierpię, nie? Nie, no oczywiście. I jeszcze na końcu wychodzi ten Jacek Kurski i to i tak właśnie wygląda. Albo Zenek Martyniuk. Jak disco polo może być na festiwalu opolskim? A chyba on był teraz. No bo Jacek Kurski jest fanem, nie? No to jest. Nie, no to nie ma szans, żeby właśnie, wiesz, jak tam jakiś teraz na fali jest ten Mata, który jest, śpiewa tam, no nie będę cytował, ale że właśnie raczej z Telewizją Polską mu nie po drodze, więc tego typu artyści nie zostaną zaproszeni nigdy, ale faktycznie przyznaję, że przez 3 dni, jak trwa festiwal, to Opole jest najlepszym miastem w Polsce. Tak, ale dlatego właśnie, że to się dzieje dookoła, a nie dlatego, jaką muzykę grają w amfiteatrze. Tak. Bo według mnie prawdziwym festiwalem jest 4. dzień, który jest organizowany albo współorganizowany przez miasto, i dlatego TVP już się tam chyba nie wtrąca i nie mają napiny z tym, że musi po prostu wyskoczyć wielka kolorowa papuga Marla Rodowicz na każdym festiwalu i wtedy zapraszają takich naprawdę niezależnych twórców. I ja tak często bywałem właśnie na tym 4. dniu festiwalu. Tylko ten 4. dzień nie jest pokazywany w telewizji. To jest chyba takie lokalne wydarzenie bardziej, nie? Oni to pokazują chyba po 4 miesiącach na TVP Kultura. I to jeszcze taki chyba dziwny porze, wiesz, typu trzecia w nocy. No dobra, lecimy jeszcze kolejne? Dobrze, no to miasta, które tutaj padały, to jest Kraków na przykład. Ja Krakowowi dałbym, no myślę, że z 9. To więcej jest niż Opole? Mógłbym dać więcej niż Opole, tak. No bo Opole, no wiesz, zaraz tutaj wyjdzie, że Opole to jest taki polski Singapur, że musi mieć najwięcej punktów. No, ja uważam, że Kraków jest najlepszym miastem w Polsce. No nie, no dobra, Warszawę też jednak, może dałem trochę za mało, jeśli chodzi o 7,5,
też mógłbym dać, powiedzmy, z ósemkę. Wieżowce w Warszawie są naprawdę przepiękne i ten klimat takiego nowoczesnego miasta i panorama są naprawdę robią wrażenie. Ale wracając do Krakowa, no Kraków to jest zupełnie inny klimat, który też mi się podoba. Stare miasto z tradycją, niezniszczone historią fizycznie. Mhm. I to czuć, że bierzesz do takiego miasta, który bardzo przypomina Pragę. Przynajmniej mi, przynajmniej mnie. I to widać, że to są takie stare miasta, w których coś się działo, mają swoją historię i za każdym razem lubię być w Krakowie. Ja jakby potwierdzam, że jest tam coś takiego oryginalnego, artystycznego, historycznego, ale uważam, że gdyby Kraków nie miał Kazimierza, to byłby bardzo średni. Że największym atutem, największą zaletą Krakowa jest Kazimierz. Ja zresztą na Kazimierzu też mieszkałem, który jest super, jest piękny, ma super atmosferę. Wszystkie te kawiarenki, kafejki, bary, to naprawdę jest klimat nie do podrobienia. To nie jest klimat jak na przykład w Warszawie ulica Francuska, to nie jest coś, co można porównać. I teraz wyobraź sobie, że jest Kraków bez Kazimierza. To traci naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale ma Kazimierz. Ale ma Kazimierz, tak. Więc dałbym, teraz od razu mi przychodzi na myśl porównanie Krakowa do Wrocławia, i które wygrywa, ale chyba dałbym no 7. No. W Krakowie też jest super to, że pod samym Krakowem jest Wieliczka. Jest też bardzo blisko do Zakopanego i w ogóle do gór. Co tam jeszcze jest? Coś tam. Aha, no w ogóle w samym Krakowie jest wiele, wiele rzeczy, atrakcji do obejrzenia. Muzeum. No wiadomo. Jak ostatnio byliśmy w Krakowie, to jeszcze nie zdążyłem być. Dopiero teraz pierwszy raz byliśmy w Muzeum Oskara Schindlera. Też bardzo fajnie, bo nie opowiada o samym Oskarze Schindlerze, tylko taka trochę otoczka tej fabryki i samej II wojny. Zaraz obok jest Muzeum Sztuki Współczesnej. Też bardzo, bardzo polecam, żeby się wybrać. No i tak co chwilę, wiesz, w tym Krakowie jestem co jakiś czas, regularnie i za każdym razem coś nowego, coś cię zaskoczy. Bardzo, bardzo mi się podoba. No rynek jest super też w ogóle. To jest chyba największy rynek w Europie. Tak. Mhm. Znaczy ja mam bardzo miłe wspomnienia, jakby tam ten czas, który spędziłem mieszkając w Krakowie, bardzo mi się podobał i cieszę się, że mam to w swoim, że tak powiem, życiowym CV, że tam mieszkałem. No fajnie mi się tam mieszkało, to był dobry czas jakby związany z tym, co wtedy też robiłem, ale jednak też cieszę się, że ta moja droga się tak potoczyła, że dzisiaj jednak finalnie jestem w Warszawie. O, to jeszcze wracając do twojej Warszawy, to jeszcze dołożyłbym taki kamyczek, że w Warszawie ceny nieruchomości są astronomiczne. Panie, tanio to już było. Zobaczymy. Teraz to już tylko drożej. A zobaczymy. Na razie stopy procentowe poszły już trochę w górę i według mnie, oczywiście to jest tylko wróżenie z fusów, ale pójdą jeszcze w górę, bo ludziom bardziej zaczyna doskwierać codzienna drożyzna i jest dla nich ważniejsze niż potrzeba właśnie wzięcia kredytu i kupienia sobie mieszkania. A ja uważam, że jak już tak odbiegamy na chwilkę w inną stronę, że oczywiście, że pójdą jeszcze w górę, ale to się nie przełoży bezpośrednio na taki od razu spadek tych cen. Ja uważam, że one nie spadną, że one się ewentualnie zatrzymają na chwilę, nie? Że to będzie jedyny taki efekt. No, jak się zatrzymają, to też nie będzie źle, bo na razie idą regularnie w górę. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Wrocław. No, we Wrocławiu mieszkałem 4 lata. W zasadzie chyba powiedziałbym, że Wrocław i Kraków są inne w pewnych kwestiach, a w pewnych kwestiach bardzo podobne. I jak na przykład nie można porównać Warszawy do Wrocławia, czy Warszawy do Krakowa, ale można porównać w jakimś tam stopniu Kraków do Wrocławia. No, też uważam, że na tym etapie życia, na którym byłem wtedy, kiedy mieszkałem we Wrocławiu, to był bardzo fajny czas, też trochę patrzę sentymentem i jakoś tak lubiłem ten Wrocław. Był takim miastem,
spoko, takim, że jakby żyjąc tam, nie można powiedzieć żadnego złego słowa, nie ma takich bardzo mocno kujących w oczy elementów, ale też nie powiedziałbym, że to jest takie wymarzone miasto, nie? Czyli wstajesz rano, wszystko jest w porządku, jest fajnie, ta właśnie oferta kulturalna jest szeroka, ale jednak nie ma tego czegoś, nie? Nie ma takiego dopełnienia, które pozwalałoby stwierdzić, tak, to jest miejsce, w którym zostaję. Podobnie Kraków dałbym 7. A jeżeli chodzi o minusy, to wydaje mi się, że to, że w ogóle minusem Polski jest to, że do wyboru mamy Warszawę, Wrocław i Kraków. I może Gdańsk z tych dużych miast. I tak naprawdę no, wybierasz między Warszawą, która jest właśnie nowoczesnym, biznesowym miastem, albo Wrocław, Kraków, które są takimi miastami właśnie studencko, historyczno, artystycznymi. No dobrze, to dałbyś tyle samo, na pewno dałbyś tyle samo Krakowowi, co Wrocławiowi? Tak, tak, 7. Wrocławowi? Po 7. No dobrze, wiesz co, też myślę, no? Że w kontekście Opola na przykład, też badałem 8,5, jeżeli chodzi o Opole, to też tak sobie myślę, że właśnie może ta nasza skala powinna być w takim, powinno być podgrupy, czyli na przykład właśnie pierwsza podgrupa to są miasta największe, czyli Wrocław, Kraków, Warszawa i porównujemy je między sobą, czyli na przykład Warszawa 9, Wrocław, Kraków 7, a Opole powinno być w innym worku, żeby to nie kolidowało z sobą, że Opole ma 8,5, a Wrocław na przykład 7, który jest teoretycznie, wiesz... Aj tam. Wiesz, jak na Filmwebie są oceny filmów, to są filmy i takie, i wojenne, i akcji, i bajki, także i długometrażowe, i krótkometrażowe, więc i tak musimy wszystko wrzucić do jednego kotła. Dobra, a według mnie we Wrocławiu bardzo dużym minusem są drogi. Po prostu oni powinni w końcu zadbać o te drogi, bo jak się nazywa ta ulica? Jedna z głównych powstańców śląskich? Tam od Skajtełera przez Krzyki w dół. Tak, przy Skajtełerze. Dróg taki. Mhm. Tak, to tak, tam tak, po tak. prostu jakbyś na karuzeli jechał, panie, po tych kocich łbach. I to jest takich dróg jest bardzo wiele we Wrocławiu. To Niemcy położyli i do dzisiaj jest. No wiem, że pewnie tam właśnie to cały czas jest z tego powodu, że to jest, jak wiesz, droga uznana jako zabytkowa i to musi teraz tak wyglądać. Ale nie, no bez przesady. I to jest wiele takich właśnie dróg we Wrocławiu. Kiedy tak jedziesz i tłuczesz się tym samochodem, to ja nie zauważyłem, żeby w jakimkolwiek innym polskim mieście było aż tak źle, jeśli chodzi o przejazd samochodem. No to ile byś dał? No to dałbym 7 chyba. A ile Kraków ile było? A Krakowowi bym dał 9. A Warszawie ile? A Warszawie bym dał 8 ostatecznie. Czyli spośród tych trzech miast Kraków oceniłbyś najwyżej? Tak, tak. A Kraków jest moim ulubionym miastem polskim. A Wrocław 7. No. Dobra, ale ulubionym to nie znaczy takim, w którym najbardziej chciałbym mieszkać. Nie znaczy to, w którym najbardziej chciałbym mieszkać. Tak oceniam ogólnie. No ja jednak nie narzekam absolutnie na to, że jak mi się żyje i jak żyję w Opolu, ale Kraków oceniam za każdym razem bardzo, bardzo wysoko, jak tam jestem. Mhm. To możemy zrobić jeszcze Gdańsk i może będziemy kończyć powoli, bo już nam ze 40 Dobrze. Minut. To teraz Łukasz, lecimy dalej. Krotoszyn. Jak kiedyś tam wpadnę, to dam znać. Dobrze, mówię o tym akurat. Krotoszyn jest obok mojego rodzinnego miasta, czyli Milicza. I tak akurat sobie o nim pomyślałem. Jeździłem tam kiedyś na basen. Dobra, Gdańsk. No to myślę, że cię zaskoczę teraz, bo uważam, że Gdańsk jest super nudny i super brzydki, pomijając oczywiście tą główną ulicę, czyli Długi Targ, czy Długie Ogrody. Całkowicie się zgadzam. A wiem, że po prostu teraz wszyscy będą nas hejtować i jak ci, którzy nas słyszą, to będą mówili, jak to przecież Gdańsk, super, bo Gdańsk nie wiadomo dlaczego ma jakoś tam swoich psychofanów. Tak. Tak, tak, tak. No, nie wiem, skąd to się bierze. Ja bym powiedział, że faktycznie tylko ta główna ulica, główny deptak jest ładny, a poza tym no to szare bloki. Szare bloki, no i to okej, tam są te historyczne punkty typu stocznia,
no fajnie, że jest nad morzem, tak, że tam, no nie wiem, czy oceniam sam Gdańsk, czy całe Trójmiasto, no bo wiadomo, Sopot i tak dalej są też bardzo spoko, ale Gdańsk jako takie miasto poza centrum, no to tam totalnie nic nie ma, nie? Po prostu bloki i brzydota. Tak, no tak. No z plusów to, no okej, okay, jak jest sezon, no to faktycznie ludzi dużo się dzieje. No w sensie takim biznesowym też podejrzewam, że Gdańsk się szybko rozwija. Dawno nie byłem, ale podejrzewam, że tam też, jeżeli chodzi o taką dobrą lokalizację dla dużych korporacji, pewnie też na pewno związanych właśnie z taką transportem, logistyką, kwestiami właśnie tego, że położenie nad morzem jest dla nich korzystne, no tam też pewnie tego typu firmy się osiedlają, ale no jakby no poza tym to bida, panie, nie? To bym dał piątkę, czwórkę może nawet. Na pewno te cztery miasta, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, to Gdańsk jest na samym końcu. Mhm. Nawet według mnie Gdańsk wcale nie leży nad morzem, bo jak jesteś w Gdańsku i chcesz się wybrać na plażę, to tam musisz jechać, wybrać się w całą wyprawę, kilka dobrych kilometrów, tłuc się jeszcze korkiem po drodze. I jak tam byliśmy z Paulą kilka lat temu, chyba w 2016 roku, pojechaliśmy tam i okazało się, że każda z tych plaż w Gdańsku była zamknięta, bo nie można się było kąpać, bo były sinice. No po prostu chcesz sobie strzelić w łeb wtedy, jak słyszysz, wybierasz się na urlop nad polskie morze i wiesz, do takiego fajnego miasta. No cały czas miałem nadzieję, że to miasto się okaże takim, no kurczę, no nie wiem, taką polskim... LA. No tak, Miami. No i nie jest to polskie Miami. I też bym ocenił to jako, powiedzmy, no 4-5, tak jak ty, tak samo. I drogi tam też są słabe. Źle się tam jeździ po mieście. To starówka jest, starówka tak, no jest bardzo ładna, ale taka, ale nie widać tego, co widać we Wrocławiu, że tam na każdej ulicy co kilka kroków jest jakiś fajny pub, fajna restauracja. Tam nie ma takiego klimatu. Wrocław jest bardziej nowoczesnym, bardziej kulturalnym i takim otwartym miastem, a Gdańsk jednak, no, niewykorzystany potencjał. Dla mnie stocznia nie jest żadnym plusem, bo pójdziesz tam raz, zobaczysz, pozwiedzasz sobie, no fajne te żurawie, zobaczysz raz i tyle, nie? One cię nie zachwycają, tak jak na przykład wieżowce w Warszawie. Za każdym razem, jak się na nie patrzy, to widzisz, że no wow. No, czegoś takiego. Coś takiego to jest chyba tylko w Londynie, takie city. Bo nawet we Frankfurcie chyba, może jeszcze we Frankfurcie nad Menem. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, nie? Że jeszcze właśnie Frankfurt nad Menem, Londyn i trochę Paryż tam ma taką dzielnicę biznesową, ale to i tak jest, jeżeli chodzi o przynajmniej Europę Środkowo-Wschodnią, to żadna z tych stolic nie ma takiego skyline'u. No? Mm-hmm. Dobra, Poznań. Poznań to jest coś takiego pomiędzy tym wszystkim, taka duże miasto, ale też raczej przy końcu, fajne, jeżeli chodzi o, no ma to Maltę, która jest faktycznie dużym plusem, trochę jest takim podrabianym Wrocławiem, takim mniejszym wannabe Wrocław, jest spoko, ale też nie powiedziałbym, że jest zachwycające, ja tam mogę się przejechać raz na 2-3 lata po coś, ale nie chciałbym tam mieszkać i jest poprawny, nie ma żadnego takiego dużego grzechu głównego, ale właśnie jest trochę może przez to nudny. Trochę bym go porównał do Łodzi, że to jest taka podobna skala. Nie. O, Łódź, Boże, to jest takie brzydkie miasto. Posłuchaj Rafała Paczesia. No, ale chodzi mi bardziej o taki potencjał, który te miasta oferują. To w takim kontekście, że jakby rozwój, ilość ludzi, biznes, to tak chyba gdzieś byłoby to podobnie, no ale jakby sam Poznań w sobie jest taki poprawny, co czyni go nudnym. Mm-hmm. No to myślę, że Poznań jest bardzo często postrzegany jako taki młodszy brat Wrocławia. Trochę w cieniu tego miasta, trochę w cieniu Wrocławia. Ale ja bym ocenił go tak samo jak Wrocław, czyli na 7. Rzeczywiście bardzo... Nawet nie wiem, dlaczego tak jest, ale rzeczywiście bardzo przypomina Wrocław. Może takim dobrym rozwojem, takim powiewem nowoczesności, ale jednocześnie architekturą chyba jest tak, jak mówisz, że jak wyjdziesz sobie w środku
tygodnia w środku dnia na rynek, to jednak we Wrocławiu będzie pełno ludzi, a w Poznaniu nie. Nie myślisz tak? Tak, dokładnie. To jest takie miasto, w którym no, nie dzieje się aż tak. Nie? Dzieje się trochę, ale nie aż tak. I faktycznie ten rynek praktycznie to jest dokładnie ten sam styl architektury, czyli te takie domki. Nie wiem, jak to się nazywa, tak, jeżeli chodzi o styl architektury, ale to jest dokładnie to samo. Mhm. Niemniej jednak to też na pewno mógłbym spokojnie żyć w Poznaniu i dlatego daję też 7. Ja bym do 6. 6, no dobra, dobra. No to już, skoro padło już to magiczne słowo Łódź, Łódź. No to jeszcze powiemy o Łodzi i będziemy się żegnać. Dawaj. No, miałem okazję być ze 3 miesiące temu na takiej weekendowej wycieczce. No, oprócz Piotrkowskiej, no to niestety strach było się zagłębiać gdzieś dalej, bo faktycznie wychodzisz dosłownie jedną uliczkę od Piotrkowskiej i tam już się dzieją cuda, już się przenosisz w jakiś trzeci świat. No, byliśmy u Paczesia w restauracji, bardzo spoko. Drogo? No tak, wiesz co, jak przyjeżdżasz z Warszawy, to te ceny są dla ciebie okej, bo te ceny są takie warszawskie, czyli powiedzmy dla ciebie normalne, ale podejrzewam, że jak na Łódź, to drogo. No ale tam wiesz, no za stówkę, jak sobie na dwie osoby zjesz duży obiad z jakimś tam lampką wina, no to powiedzmy, że jest okej. Wydaje mi się, że się też rozwija, to znaczy, że jest dużo firm, które na przykład zajmują się rewitalizacją kamienic, że tam nie ma takiej deweloperki typowej, że budujemy od zera, tylko że właśnie rewitalizujemy te stare kamienice. Byliśmy na takim jednym osiedlu, kurczę, nie pamiętam teraz nazwy, ale właśnie to było kompleks fabryczny, który był przerabiany na apartamenty takie loftowe i do tego jeszcze obok, pod tymi fabrykami były też budynki, w których kiedyś mieszkali pracownicy i te budynki też były przerabiane na apartamenty. Kurczę, nie pamiętam nazwy, ale pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie od takiej strony właśnie pomysłu, architektury, samego projektu, że tego typu rzeczy się dzieją w Łodzi, bo w innych miastach nie widziałem, żeby na taką skalę były odnawiane stare budynki. Także wydaje mi się, że jeszcze nie, ale na przykład za 15 lat Łódź będzie całkiem inna i taka fajna do mieszkania. Oby. Ale oby. Tak. I że właśnie w kontekście inwestycji ma duży potencjał. Chyba Katowice są takie same, że właśnie porównując ceny nieruchomości zakupu i ceny najmu, to te stopy zwrotu są bardzo dobre, bo nieruchomości są chyba nadal tanie w porównaniu do tego, co można uzyskać z najmu. Więc jest, Łódź bym określił jako ciekawą, taką, no, że jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało za parę lat, bo może wyglądać naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no bo jest też centralnie położona, co też daje jej naprawdę dużo punktów. Jaka ocena? 7,5. 7,5? O, panie, no. To żeś przestrzelił. To 7,5 to jest tak, to wziąłeś pod uwagę te zmiany po 15 latach. No, ale to ten potencjał też jest takim czymś, co daje troszkę więcej punktów, żeby zachęcić do rozwoju. Oj, to nie, to ja bym dał na pewno niżej niż Gdańsk, dałbym 2, a może i 3 przy dobrym wietrze. Byłem tam ostatnio w lutym 2020 i oczywiście głównymi drogami jechałem i co chwilę takie rozwalone bloki, jakieś zrujnowane kamienice, brzydota, pełno takie brzydoty. I jedyne, co Łódź ma, to są 3 rzeczy. Dobre położenie w centralnej, właściwie w samym środku Europy. I będzie to miało jeszcze większy potencjał, kiedy, mam nadzieję, powstanie centralny port komunikacyjny. Niedaleko też jest Mszczonów, chyba. I będzie to takie właściwie skrzyżowanie. Będzie położone dokładnie przy takim wielkim skrzyżowaniu autostrad, dróg komunikacyjnych, no ale to nie jest to akurat zasługa Łodzi, więc tak naprawdę ma 2 plusy. Manufakturę i tę ulicę Piotrkowską, ale jednak główna ulica, no to nie może być takim największym plusem i walorem miasta. To musi być coś takiego jak wafel w Krakowie, a nie, że
my zamkniemy największą ulicę, zrobimy tam deptaki i kawiarnię i że będziemy teraz chwalić się, że mamy ją jedyną pomalowaną ulicę w mieście. No wiesz co, jeszcze jeżeli chodzi o Piotrkowską, to też sama ona w sobie jest ciekawa, ale powiem ci, że zagęszczenie, no będę mówił wprost, żuli na metr kwadratowy no właśnie. Przekracza trochę niestety normę i naprawdę tam jest tak, że no, każda ławka jest okupowana przez żula. No właśnie. To nie jest fajne. A widzisz, a w Gdańsku tego nie masz. No w sumie tak. Ale wydaje mi się, że za 10 lat Łódź będzie całkowicie inna, a Gdańsk będzie dalej mniej więcej taki sam. Dobrze, to teraz Łukasz, poprosiłbym Cię jeszcze raz o wystawienie zweryfikowanej oceny. No, ale to wiesz co, na pewno chciałbym dać minimum tyle samo, co jeżeli chodzi o Gdańsk. No to może, dobra, to niech będzie po szóstce. Szóstka dla Gdańska, szóstka dla Łodzi. Zróbmy jeszcze Katowice, wiesz, bo jeszcze z tych dużych miast zostały nam chyba Katowice. Dobra, no to mów. Powiedz od razu ocenę. 4. 4? No, 4. Ja bym dał więcej chyba. Tak, bo ja nie lubię, nie wiem dlaczego, źle mi się jakoś kojarzą i tu wcale nie chodzi o te kopalnie, tylko po prostu jakoś poruszanie się po tym mieście, to co to miasto oferuje, jest takie właśnie szare i jakby nie oferuje nic, nie? Nie ma niczego, co Katowice, no oprócz tego, że są faktycznie dużą aglomeracją w połączeniu z tymi pozostałymi jakimiś tam Gliwicami i tak dalej, no, są przy A4, no okej, to też jakieś tam powiedzmy coś na plus. A4 i A1. No w górę w sumie tam w Częstochowa Łódź, no tak, ale jakby nie, nic praktycznie nie przychodzi mi do głowy, jak sobie myślę Katowice, zalety, to nie mam w głowie żadnego pomysłu. Są tylko, jeszcze dobrze, że ta czwórka tak jest położona, że można pociąć do Krakowa. Do Krakowa. Nie, do miasta. Tak, więc co jest najlepsze w Katowicach? No bilet do Krakowa. No dobrze. Katowice tak naprawdę nie są wielkim miastem, bo same w sobie to, nie wiem ile tam jest, 200-300 tysięcy ludzi, coś takiego. Tylko siłą tego miejsca jest to, że dookoła jest poprzylepiany tymi innymi też dużymi miastami i no te surowce, węgiel. Ale czy na przykład z naszej perspektywy, czyli młodych gości, którzy chcą rozwijać swój biznes, to węgiel raczej nie jest niczym, co mnie tam zaciągnie? Nie, tylko chodzi o to, że to jest coś, co dawało pieniądze w przeszłości, co pozwoliło im się rozwinąć temu regionowi ogólnie. No ale na dzień dzisiejszy raczej Katowice nie oferują nic fajnego. Nie ma tam, nie wiem, rozwiniętych terenów zielonych, nie ma tam, nie wiem, biznesu. No, jest Spodek, który jest też ciekawym obiektem takim architektonicznym chyba na skalę Europy czy nawet świata. No ale poza tym zwykłe, najzwyklejsze miasto. Ja jeszcze do niedawna oceniałbym Katowice, myślę, że tak samo jak Łódź, czyli po prostu brudne i śmierdzące. Ale nie sposób nie dostrzec, że się rozwijają dobrze i remontują, i budują. W ogóle to chciałem powiedzieć, że śmieszyło mnie kiedyś to, jak usłyszałem, że Katowice budują sobie rynek. Bo rynek to nie jest coś, co można sobie zbudować, tylko to jest takie serce miasta, co było od zawsze. Tam ludzie przychodzili, handlowali, był targ, przechodzili przez ten środek, bo to jest właśnie centrum, a nie, że tak sobie można postanowić, my tutaj sobie zrobimy rynek. Od teraz. Nie no, Katowice mają tą ulicę Mariacką, nie? No tak, właśnie, jest ulica Mariacka, która, no to też nie jest jakiś wielki szał, bo to nie jest specjalnie długa, jest po prostu, jest okej, tylko okej. I zaraz od tej ulicy Mariackiej są ulice, które dalej są takie brudne, zapuszczone. Tak, kojarzysz ten taki perfidny, taki szary kolor, taka szara szarość bloków, takich kamienic, przepraszam. To jest właśnie coś, co jest, bardzo wielu się skojarzy z Katowicami i z Łodzią. Ale jakbyś miał porównać Katowice i Łódź, znaczy może nie takie, jakie one są teraz,
Ale takie, jakie powiedzmy będą za 10 lat, to powiedziałbyś, że które z tych miast rozwinie się szybciej albo które ma większy potencjał? Bo ja bym powiedział, że większy potencjał ma Łódź i Łódź się rozwinie szybciej i będzie finalnie ładniejsza i będzie lepszym miejscem do życia, a Katowice zostaną trochę w tyle. Tak, mógłbym tak powiedzieć, bo ze względu przede wszystkim na położenie Łodzi, czyli samo centrum w ogóle Europy, wielkie inwestycje, które powstają w tym miejscu albo niedługo powstaną, no i Łódź jest dużo większa. To jest, raz jest na drugim, raz na trzecim miejscu, tak się zamieniają co chwilę z Krakowem. Tak, bo tam z milion około mieszkańców jest. Nie? No, chyba tak. No. Ale cała aglomeracja śląska też będzie gdzieś w tym rejonie, czy nie? Już nie wiem w sumie. Może tak być, no ale to nie są same Katowice, same w sobie. To jednak jest, każde miasto jest inne, mimo tego, że fajnie się dojeżdża, fajnie są skomunikowane ze sobą miasta aglomeracji śląskiej, ale to jednak każdy z nich ma swoje własne władze, urzędy, to nie można tak do końca traktować jako całości. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to Gdańsk, Gdynia, Sopot łącznie też mają na pewno powyżej miliona mieszkańców. Więc nie wiem, czy to jest sens porównywać na przykład Trójmiasto, aglomerację śląską i Warszawę. I jakby patrzeć na potencjał, no porównując to właśnie w całości, nie? Ale chyba to nie ma do końca takiego sensu porównywania tego w ten sposób. A wiesz, gdzie mieszkają najszczęśliwsi ludzie w Polsce? Na pewno w jakiejś małej miejscowości. Ostatnio czytałem, gdzie mieszkają najbogatsi ludzie w Polsce, to znaczy gdzie średnia z PIT-u wyszła najwyższa i to chyba była miejscowość... Suwałki. Nie, to była miejscowość o nazwie Podkowa Leśna pod Warszawą. Że tam mieszkają, że każdy dom to tam, wiesz, PIT na 5 baniek. Dobra, a najszczęśliwsi, czyli tam, gdzie ludzie deklarują najwyższą szczęśliwość. To myślę, że to będzie... Albo daj jakąś podpowiedź, czy to będzie taki... Strzelaj. To myślę, że to może być jakiś właśnie na przykład taki Poznań. Coś takiego, nie? Gdynia od wielu lat już. Tak. No ciekawe, dlaczego tak? Jak myślisz? Myślę, że to dlatego, że nie jest ani za małe, ani za duże, że jest pozbawiona tego minusa zbyt dużego, przytłaczającego miasta, korków, bo jest to też bardzo młode miasto, to jest powstało chyba dopiero w latach 20. albo 30., jak minister Kwiatkowski posadowił, że wybudujemy tam port w Gdyni, bo do Gdańska nie mogli się doprosić Niemców, żeby korzystać z tego portu. No i dlatego zbudowali właściwie od zera fajne miasto, które jest też w niezłym miejscu położone. Myślę, że wolałbym zdecydowanie mieszkać bardziej w Gdyni niż w Gdańsku, bo trochę mnie Gdańsk zawiódł, a Gdynia może być bardzo ciekawym miejscem do życia. To jeżeli chodzi o takie miasta, w których ja jeszcze nie byłem w Polsce, takie duże, no to te wszystkie, o których mówiliśmy, to oczywiście byłem, plus jakieś tam Lublin, Rzeszów, tego typu sprawy byłem, ale w Gdyni nie byłem i z takich dużych to jeszcze nie byłem w Szczecinie, więc te dwa mam jeszcze do nadrobienia. No to Szczecina też nie polecam. Tak, a nie jest takie właśnie niemieckie i rozwinięte, bo tak się mówi często? Według mnie to trochę tak jakby Łódź przesunąć bardziej na zachód i do góry. To właśnie jest Szczecin. Tak? Myślałem, tak, że jest tak. Właśnie z racji tego, że ma takie położenie blisko granicy i ten handel tam kwitnie, to jest jednak rozwinięte w taki sposób właśnie jakieś tam infrastruktury tej portowej i tak dalej. Myślę, że teraz to właściwie każde polskie duże miasto jest dobrze rozwinięte, ale nie jest ładne. Nie ma tam czegoś takiego jak Opole jest bardzo ładnym miastem, jest w każdym miejscu jest bardzo zadbane. Nigdzie się tutaj nie czujesz niebezpiecznie, bo można wyjść sobie o 3 w nocy, iść w każdym miejscu i nie czujesz się nigdzie niebezpiecznie. A Szczecin, Łódź? Nie sądzę. No. Ej, to już tak zmierzając do końca, to jeszcze chciałbym cię o coś zapytać. A powiedz mi, a pod kątem inwestycyjnym, gdzie uważasz, że warto byłoby kupić sobie na przykład mieszkanie na wynajem? Czy budowa portfela mieszkań na wynajem
żeby ten portfel składał się z różnych mieszkań w różnych miastach, czy uważasz, że to jest OK? Czy na przykład wolałbyś kupować mieszkania tylko w Warszawie, bo w Warszawie się zawsze wynajmie, tak się mówi, czy na przykład wolałbyś kupować mieszkania w Opolu, bo miałbyś je blisko siebie? Czy może jeszcze jakieś inne podejście? Gdzie warto inwestować, ale nie tak na zasadzie właśnie, że muszę rozwijam swój biznes, tak jak ty, w Opolu, czyli na przykład gdzie mam jechać, żeby tworzyć firmę, to nie o to chodzi, tylko gdzie mogę na przykład właśnie no, kupować mieszkanie na wynajem, bo uważam, że tam jest potencjał, zawsze się wynajmie i tak dalej, dobra stopa zwrotu. Co myślisz? No to ja bym wybrał tam, gdzie jeszcze są stosunkowo niskie ceny, czyli Śląsk albo Łódź. Mm-hmm. A na przykład nie boisz się, że te miasta są no właśnie takie niezachęcające do mieszkania na ten moment i że tam jednak, może nie, że nie będzie chętnych, ale zawsze ta pula chętnych będzie mniejsza? No, Łódź to jest drugie albo trzecie miasto w Polsce, a więc ogromne i zawsze będzie przyciągało ludzi. Trochę jak czarna dziura, która przyciąga samą swoją masą. Wystarczy, że jest duże i będzie przyciągało ludzi, studentów, biznesy, inwestycje. Super położenie Łodzi. No myślę rzeczywiście, żebym wybrał chyba Łódź jako pierwsze. Bo wiesz co, ja myślałem ostatnio, chciałbym kupić kawalerkę na wynajem i myślałem o tym, żeby oczywiście taki mój pierwszy odruch, że chciałbym ją kupić w Warszawie. No ale wiadomo, kawalerka na wynajem w Warszawie 400 tysięcy kosztuje. Albo 350 plus jakiś remont 400 tysięcy. No i pomyślałem, że okej, dobra, to nie musi być Warszawa, no bo ta pierwsza myśl to była taka, że Warszawa zawsze się wynajmie, wiadomo, stolica najbezpieczniej. Ale potem pomyślałem, że właśnie może kupiłbym taką kawalerkę w Opolu, które lubię, gdzie często w sumie jakby bywam. No i takie kawalerki w Opolu kosztują na przykład 200. Znaczy nawet nie kawalerki, jakieś tam powiedzmy 35 metrów, nie? Czyli nawet może być to układ taki dwupokojowy. I pomyślałem, że to jest w sumie bardzo dobry pomysł. No i myślę, że będę szedł w tę stronę. Wiem, że to nie jest może decyzja taka najoptymalniejsza z punktu widzenia możliwej do uzyskania stopy zwrotu i nie jest to takie podejście sucho excelowe, ale pomyślałem, że właśnie z racji tego, że wierzę w to miasto, lubię to miasto, to kupno tam kawalerki na wynajem jest spoko pomysłem. Czy ty byś kupił sobie kawalerkę na wynajem w Opolu? Czy uważałbyś to za niebezpieczną inwestycję, taką ryzykowną, że może na przykład być dużo pustostanów? Na moim i twoim miejscu to mógłbym kupić kawalerkę w Opolu, bo jednak ważne jest to, gdzie ty bywasz i żeby co jakiś czas sprawdzić, co tam się dzieje, wziąć czynsz, jeśli nie dajesz komuś w zarządzanie. Mhm. To jednak na twoim miejscu Opole też bym wysoko ocenił jako potencjalne miejsce do zakupu. Mhm. Ale to powiedziałeś, że na przykład Katowice bądź Łódź, no bo to są jakby faktycznie dobre proporcje kwoty zakupu za tą możliwą do uzyskania kwotę najmu. No ale nie bywasz w Łodzi, podejrzewam, na co dzień, więc tu byś kupił i na przykład oddał w zarządzanie. W takim sensie byś... Tak. To pod tym warunkiem. Chyba, że powiedzmy, no ile masz z Warszawy do Łodzi? Godzinę, półtora? Godzinkę. To też bym na miejscu inwestora z Warszawy rozważył Łódź, bo godzinka to nie jest daleko. No bardzo właśnie. Dużo takich osób, które mieszkają w Warszawie, a kupują sobie właśnie mieszkanie na wynajem w Łodzi. No? Czy robią flipy nawet w Łodzi, dojeżdżając z Warszawy. No, dlatego właśnie. Dobra, to co? Dobra. Tyle na dzisiaj? Kończymy. To biadolenie. Dziękujemy. Widzimy się w każdą sobotę o 11. Subskrybujcie, dajcie jakiś komentarz. Dobra, żegnamy się. Na razie.